Cześć moi drodzy, to jest Kameralnie, a dzisiaj będziemy podjeżdżać do McDonalda. Ostatnio dowiedziałem się, że powraca słynna promocja na poranną kawę, czyli do 10.30, a w weekendy do 11.00 dostajecie darmową kawę. No i zamierzam sprawdzić, ile darmowych kaw uda mi się zebrać w ciągu godziny. Obecnie jest 9.25 i zobaczymy zaraz, czy taka cebula w McDonaldzie przejdzie. Zobaczmy, czy w McDonaldzie uda mi się wyciągnąć tyle darmowych kaw, ile będę chciał. Jest mała kolejka, moi drodzy, podjeżdżam. Dzień dobry, pani Agnieszko, czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, pani Agnieszko, chciałbym dostać darmową kawę. Jaka kawka będzie? A jaką mam do wyboru, proszę mi powiedzieć? Czarna cappuccino z mlekiem. Cappuccino, proszę. Z cukrem? Tak. Słucham dalej? To wszystko. Zapraszam. Dziękuję. Jest moja pierwsza kawa. Zobaczymy, ile razy w ciągu godziny przy kolejce, realnej kolejce, bo tutaj trochę ludzi podjeżdża, jak widzę. Przede mną cztery samochody. No i zobaczymy, ile razy mi się uda objechać McDonalda dookoła. W ogóle to jest dobry eksperyment. Drogi McDonaldzie, dlaczego pierwsze okienko zawsze jest zamknięte? Nieważne, która to restauracja. Dla tych, którzy będą pytać, bo na pewno tacy się znajdą, gdzie jestem, która to restauracja i że prawdopodobnie to obok was, no to spieszę sprostować, że jest to restauracja w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej. McDonald przy Radzymińskiej. Dziękuję bardzo. Pierwsza kawusia. Jedziemy po następną. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry. Darmową kawę chciałbym. Jaka będzie? Cappuccino. Z cukrem? Tak, proszę. To wszystko. Słucham dalej? To wszystko. Zapraszam. Dziękuję. No ciekawe. No ciekawe. Zróbmy teraz tak. Będę miał drugą kawę. Cebula challenge. Dzisiaj cebula challenge. Dziękuję bardzo. Widzenia. Mamy drugą. Idziemy po trzecią. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, zwykłą czarną kawę, proszę. Z cukrem? Nie, bez. Coś jeszcze będzie dla pana? To wszystko. Zapraszam. Dziękuję. Już. Chyba już tego cukru nie będę brał, bo zaraz się za dużo tego zrobi. Ale dobrze, że jest trochę samochodów, to pani w tym czasie sobie zapomni. No, minęło już prawie 15 minut, czyli taka jedna kawa na 5 minut jak na razie. Mam dobry wynik. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba się pani zorientowała. Chyba tak. Chyba następnym razem muszę panią poprosić o podstawkę, bo mi nie starczy miejsca. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, cappuccino, proszę. Z cukrem? Nie, bez, dziękuję. Coś jeszcze będzie? To wszystko. Zapraszam. Dobra, czwarta kawa incoming! Ja bym był za każdym razem inny. Dzień dobry. Bez jaj. Nie przejdzie. Nie piąty raz w ciągu dnia, proszę pana. Nie, nie przejdzie, naprawdę? A ja tak zamówienia zbieram tutaj po tym. Nie, absolutnie nie. Niech ktoś sobie przyjdzie sam. Ile razy już pan tutaj był? Naprawdę, przesada. A teraz czwarty. Przesada. Do widzenia. Do widzenia. Wyrzucili mnie z McDonalda. Szok, ale pani była niemiła. Zmieniłem McDonalda, skoro stamtąd mnie wyrzucili, chociaż chyba nie powinni mnie stamtąd wyrzucać. Jestem na trasie Toruńskiej koło Głębockiej. Dzień dobry, cappuccino, proszę. Bez cukru, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzenia. Dzień dobry, czarna kawa, proszę. Bez cukru, dziękuję. No bo odcinać jak będzie? Będzie. Ile kaw mi się uda wyciągnąć? Jedna na osobę. Jakby wszedł pan do środka, to dostanie pan kolejną, a ewentualnie będzie pan kółeczko, to jeszcze kolejną. Czyli cały czas mogę jeździć. Tak, tak. Bo wie pan, z poprzedniego McDonalda mnie wyrzucili, a ja w regulaminie nie znalazłem czegoś takiego, żeby można było nie brać tyle kaw, ile się chce, a podjeżdżałem cały czas po jednej. Można, to jest... nie ma znaczenia. Dobra, to jeszcze mam 30 minut. No tak. Dogramy? Chce pan? No. Dzień
dobry, cappuccino proszę. Szybciej, bo mi się czas kończy. No, dziękuję bardzo. Dzień dobry, czarną proszę i bez cukru. Mamy już 6 kaw. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, cappuccino proszę bez cukru. Jadę. Dziękuję bardzo. Jest 8. Dzień dobry, dla odmiany czarną proszę bez cukru. 15 minut. Przypominam, że zacząłem o 9.25, więc kończymy o 10.25. Dzięki. Dzień dobry, mała czarna, czy ty tam mała, czy duża czarna, w każdym razie bez cukru, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Halo. Nie. Proszę mi tego nie robić. Zostało mi... Zapraszam do Giga numer 3. A skąd pan wie, co zamówiłem? Będzie rozmowa. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety, ale zdrowy rozsądek i już nie wydamy panu kawy. Czyli skończymy na tym? Tak. Dobrze. Czyli na 10, znaczy na, w sumie nie. Bo w tamtym dostałem... Dobrze, na 7 skończymy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Trudno, na 10 skończyłem moją godzinę. No i dobrze, McDonald's. W takim razie dostałem od was dzisiaj z rana 10 kaw, za co wam dziękuję bardzo. Fajnie było. było naprawdę cebulacko dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. 10 kaw. Kurde, sprawdźmy, po ile to jest w ogóle. Pojemność tego kubka to jest 0,2. Mnożąc to razy 10, dostałem dzisiaj 2 litry kawy. Akurat w moim przypadku w dwóch McDonaldach. A ja dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że było śmiesznie i było dobrze. I coś wam pokazałem dzisiaj pouczającego w tym odcinku. Każda promocja ma najwyraźniej swoje ograniczenie w postaci zdrowego rozsądku. Cokolwiek to znaczy. Oczywiście klikajcie łapkę w górę, jeżeli ten film się podobał. No i oczywiście Instagramy, Facebooki, to wszystko macie w opisie. To był McDonald's Roulette Challenge. Nie był o tyle roulette, ale kawka była. Dziękuję wam bardzo i do widzenia. Jest 10, dostałem dużo kawy. 10 mi wystarczy, nie wiem, co z nimi zrobię. Na razie, hej!